Po uniknięciu pościgu żołnierzy egipskich, Mojżesz dalej wiódł Izraelitów na południe, aż doszli do góry Synaj. Tam Bóg Jahwe zstąpił w chwale i za pośrednictwem Mojżesza przekazał Izraelitom swe przykazania. Bóg powiedział te słowa: nie będziesz mieć żadnych innych bogów oprócz mnie. Nie będziesz wykonywać dla siebie żadnego rzeźbionego wizerunku. Nie będziesz mu się kłaniać ani służyć. Nie będziesz używać imienia Jahwe, twojego Boga, na próżno. Pamiętaj o dniu szabatu. Jego uczynki są wszechmocne. Po wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu Bóg ustanowił prawa takie jak przykazania, nauki, zakazy i wyroki. Późniejsze pokolenia zebrały ich łącznie 613, by uczyć ludzi, by powiedzieć im wyraźnie, jak mają czcić Boga i spędzać życie na ziemi. Te przykazania i prawa to najwcześniejsze szczegółowe zasady wskazujące ludzkości, jak żyć, kształtujące ludzkie zachowania i mierzące normy moralne. To również pierwsze podstawy i wskazówki określające grzeszność czynów. Następnym pokoleniom zasady te służyły jako odnośniki i normy przy tworzeniu konstytucji. Kolejne generacje używały ich jako fundamentu przy rozwijaniu systemów prawnych. Miały ogromny wpływ na wiele współczesnych zapisów i idei prawnych. Na podstawie 10 przykazań za przestępstwa uznano na przykład morderstwo, gwałt, kradzież, zniesławienie czy malwersację. Przykazania i prawa, które Bóg Jahwe przekazał Izraelitom, miały nie tylko ogromny wpływ na prawodawstwo, ale odegrały także decydującą rolę w ustanowieniu i kształtowaniu moralnej cywilizacji oraz instytucji demokratycznych społeczeństw ludzkich.